Szeptuchy z Białorusi i nie tylko, część szósta. Szeptanie i szept mają bardzo wiele, bardzo intrygujących aspektów. Tutaj skupiamy się na sztuce uzdrawiania szeptem, no ale przecież kulturowo szepcze się o rzeczach i sprawach wstydliwych. Jest takie powiedzenie, dzieci i ryby głosu nie mają. I ono sugeruje, że dzieci mogą rozmawiać przy dorosłych, ale szeptem albo wcale, żeby nie przeszkadzać. Szept to także skojarzenie z zabawą w głuchy telefon, gdy informacja wyjściowa, przechodząc od ucha do ucha, w finale nie przypomina samej siebie. Szept, kiedy się nim posługujemy na co dzień. Na przykład, kiedy chcemy uśpić dziecko, albo nie obudzić domownika, albo uspokoić zwierzę, albo gdy wchodzimy do świątyni jakiejkolwiek i tam głośno może mówić tylko wyznaczona osoba. I to podczas ceremonii. Szept ma być oznaką szacunku. No, te szeptania. To tutaj teraz zaszepczę szeptucha Antonowi. A teraz nasza podlaska szeptucha Ela. Ściągam klam twojej uroki, niech się z nimi rozprawią Boże wyroki. Ściągam klam twojej uroki, niech się z nimi rozprawią Boże wyroki. Cykl podcastów Szeptuchy z Białorusi to są takie opowieści nasze absolutnie prywatne, z naszych absolutnie prywatnych przeżyć, które są w gruncie rzeczy dosyć uniwersalne i bardzo ciekawe. Ja w ogóle mam taką teorię, że uzdrawianie jest procesem, który wszędzie jest robiony na wspólnej zasadzie, tylko te zewnętrzne, kulturowe strony się różnią. No ale to może przy okazji. Niemniej jest ze strony ludzi zainteresowanych kilka takich pytań, które się powtarzają. One są dosyć istotne i chciałyśmy na to odpowiedzieć. Pierwszy trend jest następujący. Różni ludzie nam radzą, żebyśmy się z dala trzymały od szeptów, bo to siła nie wiadomo jaka i że drogie panie, nie wiecie co robicie i że zobaczycie, ho, 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 to się jeszcze tutaj jakoś rozegra i będziemy zaskoczone, więc takie pogróżki w pewnym sensie też były. I drugi trend jest no, taki logiczny w gruncie rzeczy, a mianowicie, a ile to kosztuje, proszę pani? Więc spróbujemy odpowiedzieć na te dwie palące kwestie. Kwestia pierwsza, czyli jak to jest z tą ciemną stroną szeptania? W zasadzie nie wiem. Myślę, że to się wyczuwa po prostu i że to kwestia jest tego, z czym ty chcesz kooperować. Jeżeli przychodzisz do uzdrowiciela, to zawsze możesz sobie zrobić jakieś założenia, wchodząc tam i powiedzieć, że nie będę kooperować z takimi siłami, że nie pozwalam na siebie wpływać. Myślę, że te takie oświadczenie woli jest bardzo ważne, jeżeli ktoś ma takie lęki, ale ja szczerze mówiąc takich lęków nie miałam, poza tą babą Katią, do której od razu wyczułyśmy, że chyba to nie jest nasze miejsce tam. To we wszystkich miejscach, w których byłam, czyli u tych czterech pozostałych szeptuch jednego szeptuna, było moim zdaniem energetycznie bardzo klarownie, bardzo czysto. Nawet Regina, która była taką rubaszną kobietą, taką pełną wigoru, energii i niestroniącą od różnych przygód seksualno-obyczajowych. Mimo wszystko to była osoba, która żyła z naturą, czerpała z natury, była w taki sposób prosta, w taki najbliższy ziemi, taki pozytywny bardzo. Natomiast nie miała moim zdaniem żadnych złych intencji. Ja ich nie wyczuwałam. Myślę, że gdybym wyczuła, to bym mogła zrobić taką blokadę sobie, że nie, że dziękuję. Byśmy się po prostu wycofały z tej historii. I to jest tak, że my też spotykałyśmy się z szeptuchami na Podlasiu, bo po prostu miałyśmy pewne doświadczenia, zanim pojechałyśmy na Białoruś i szukałyśmy takiej źródłowej historii w tym wszystkim. I jeżeli się człowiek dopytuje o szeptuchę, to dostaje od ludzi informację, że to jest dobra, to jest niedobra, że oj, tamto czarno widzę, że rzuca uroki albo coś takiego, co można wziąć pod uwagę. Po prostu to trzeba przemyśleć wtedy, bo
z jednej strony ludzie wiedzą, z drugiej strony ludzie różne rzeczy mówią, bo mają swoje osobiste lęki i uprzedzenia. Myśmy postanowiły bez uprzedzeń, ale jednak z taką intuicją. Chyba można nazwać to dozą intuicji, bo co tu dużo mówić, zdarzało nam się spotykać ludzi, którzy nie mieli tej krystaliczności, o której mówisz, i po prostu to znamy. Więc skoro to znamy, to wiemy, że trzeba tego unikać. Z drugiej strony bym się bała w ogóle określania takiego na plus i minus, ponieważ to, co jest minusem dla niektórych osób, może być koniecznym przeżyciem na drodze, tak? Albo wejściem w jakąś relację, która będzie dla niego rozwijająca, więc nie mówię tu o rzucaniu uroków, przekleństw, tego typu rzeczy, aczkolwiek nawet to być może naprowadzi kogoś na jakiś trop, więc to jest, nie chcę powiedzieć, że relatywne, ale można na to spojrzeć z takiego naprawdę wysokiego pułapu i wtedy nic nie wydaje się takie czarno-białe. Ten wysoki pułap akurat u mnie to jest pewna podstawa kwantowego sposobu rozumienia świata, czyli jeżeli zobaczymy siebie jako istoty zorganizowane z kwantów, tam w zależności od tego, z której strony popatrzymy, czy biochemicznie, czy mechaniką kwantową, czy z jakiejś innej perspektywy, jesteśmy po prostu organizmami żywymi w takim obiegu i gdyby tak wejść w komóreczkę kolejną, w klateczkę, neutriny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to się wtedy pokazuje ta całość, w której nie ma właśnie plusa i minusa. Jest tylko przeorganizowanie, albo przetransformowanie, albo zarządzanie. Ćwiczenie właśnie, zarządzanie też informacją, bo jesteśmy strukturą informacyjną i dla mnie to tak jest. Ale o tym kiedyś przy okazji, bo bardzo lubię ten temat i bardzo lubię taki paranaukowy punkt widzenia jako moment, w którym można interpretować w ogóle rzeczywistość inaczej, więc to też polecamy. Co możemy jeszcze powiedzieć w takim pewnym podsumowaniu tego etapu naszych poszukiwań? Poruszyłaś jeszcze ten drugi temat, który często wypływa na spotkaniach, a mianowicie zapłaty. A, przecież. Ile to kosztuje? To kosztuje tyle, ile ofiarujesz. Każda szeptucha, i ta na Podlasiu, i ta na Białorusi, wokół Niemna, myśmy się poruszały głównie, one mówią, co łaska, przy czym na przykład pan Tadzio w ogóle nie chciał brać pieniędzy i mu ludzie płacili darami. Ktoś przyniósł kurę, ktoś przyniósł z kołchozu, dostawał pszenicę, żeby wykarmić swoje zwierzęta. Myśmy mu zostawiły słodycze z Polski, czyli on po prostu nie brał pieniędzy. Natomiast pozostałe szeptuchy, też jest taka zasada, że się nie bierze pieniędzy do ręki, że szeptucha nie bierze pieniędzy, że to jest ofiara, więc się to kładzie na stole albo w jakimś tam miejscu. I to nie są duże pieniądze. Nigdy nie usłyszałyśmy od żadnej szeptuchy sumy. Natomiast też czuje się to, że nie możesz dać 5 zł, bo to jest wtedy takie nieuczciwe po prostu, tak? Ale myśmy od tych szeptuch i po tych ceremoniach dostawały tak dużo, tak czułyśmy po prostu, że to jest dobro, że to jest dobre, że bez problemu my wyceniałyśmy według naszego wewnętrznego cennika, co jest to dla nas warte. A ponieważ we wszystkich tych domach z takiego naszego polskiego punktu widzenia była bieda po prostu. Mhm. Więc nie miałyśmy w ogóle takich jakichś wewnętrznych dylematów, czy tyle, po prostu wiadomo było. Też nie patrzyłyśmy jakby na to, że cennik takich usług na Białorusi jest dużo skromniejszy, te opłaty są niższe niż w Polsce. Chociaż tutaj też zależy od szeptuchy. Jednej się zostawia więcej, drugiej mniej. Jedna mówi, ile chce, inna... Ale to u nas, bo tamte tak nie robiły. Nie, chociaż u nas też nie mówią. Też, tylko tak się, jest to ofiara. Natomiast można się dowiedzieć od znajomych, którzy byli, ile tam się mniej więcej zostawia. To jak z prezentem weselnym, tak, gdzie człowiek sprawdza w necie, ile teraz chodzi, normalnie koperta. Ale myśmy jak gdyby też nie patrzyły na to, że tam się płaci mniej po prostu, tylko no, zostawiałyśmy tak, jakbyśmy zostawiły w Polsce. To były trochę większe pieniądze pewnie niż zostawiali ludzie, którzy przychodzą z Grodna czy Mińska, którzy po prostu zarabiają mniej, bo to było według nas warte takich pieniędzy, jakie dałyśmy. Tak? Tak. Po spotkaniu z tak zwaną żywą publicznością, z słuchaczami i ludźmi zainteresowanymi tematem szeptuch, też dostawałyśmy takie informacje, że to, że my o tym opowiadamy, wybudza w ludziach różne tęsknoty, wiedzę, swoją historię. To się po prostu dzieje poza nami, dlatego że spotykamy ludzi, którzy w jakiś sposób już są w tym temacie, już są zainteresowani, już to jest dla nich coś ważnego i to, że my otwieramy te historie, jakoś działa i z tego, co widziałyśmy,
to pozytywnie. Raczej tak, to było tak, sobie przypominali jakieś swoje historie rodzinne, osobiste, jakby właśnie tak jak mówisz, się w nich coś wybudzało, co być może do tej pory czego nie dostrzegali, albo czego może nie chcieli dostrzec, a tu tak jakby dostali. Obdarowane, tyle że to obdarowanie przerosło jakby potencjał. Znaczy nie zrozumieć tego. Albo tak jak pani mówiła, że to jest ciężar. Że po prostu nie będzie miał normalnego życia. Lepiej sobie wyobrazić, że gromadkę się tam wiesz, że przyłamała się tego, że będzie miała ciężar. Przyłamujesz się z systemu. Na deser mogę teraz? Tak, już skończyliśmy opowieść. Ja mam pytanie do. Pamiętam taką jedną kobietę na naszym spotkaniu, która powiedziała po nim, że ona jakby słyszała swoją trochę historię, jak opowiadałyśmy o jednej z szeptów, że to było dla niej takie dosyć wzruszające, dotknęło ją po prostu. I to, że postanowiłyśmy upublicznić ten temat i to, że w ogóle przyznałyśmy się do tego, że to jest dla nas w ogóle ważna historia, to też dla nas był taki próg, bo w 2019, jak nagrałyśmy tą rozmowę wtedy, która tworzy 4 pierwsze odcinki cyklu, no to troszkę się tak wstydziłyśmy. Wtedy w ogóle nie zdecydowałyśmy się na żadne upublicznienie. I to też jest charakterystyczne, że te nasze czasy teraz dopuszczają już takie zainteresowanie tego rodzaju duchową tradycją. Jeszcze wiesz, tak podsumowując, też padało takie pytanie, czym się różni ta białoruska sytuacja z szeptuchami od polskiej, podlaskiej generalnie. I ja mam taką obserwację, że tam jest trochę jak u nas 40-30 lat temu, czyli takie lata 80-70 w Polsce. Oczywiście jest to nieszczęście Białorusi, ponieważ tam został zastopowany jakiś taki cywilizacyjny progres. No i przez to jest tam bieda, jest dyktatura, jest politycznie bardzo trudno. Natomiast z drugiej strony to zakonserwowało pewne układy. Jest tam cały czas zdrowiej, naturalniej, bliżej ludziom do siebie. Są cieplejsze, takie bardziej osobiste relacje. I też jeśli chodzi o te szeptuchy, one funkcjonują inaczej niż na Podlasiu. Na Podlasiu albo ktoś jest wrogiem, często z przyczyn religijnych, takim zadeklarowanym, uważa, że to jest jakiś szatański pomiot, albo że jest to coś śmiesznego, w co w ogóle nie warto wierzyć, co nie jest warte uwagi. Tam na Białorusi cały czas szeptuchy funkcjonują jako część społeczności, która ma swoją rolę, jest obok lekarza, taką pierwszą ścieżką w przypadku drobnych jakichś dolegliwości, a la przewianie, czy rak róża, tak, jakiś kołtun, to się idzie do szeptuchy i to jest naturalne, to jest normalne, to jest przyjęte. Do szeptuchy przychodzą nawet księża albo wysyłają księża. Szeptucha funkcjonuje w tym społeczeństwie wiernych, angażuje się w sprawy społeczności, w sprawy kościoła. Także ona jest tam cały czas, oczywiście tak jak szeptucha, ona jest inna, więc jest traktowana trochę inaczej. Jest zawsze ciut na uboczu, no bo troszeczkę się jej boją, tak? Ma jakieś dary, których nie ma przeciętny człowiek. Niemniej one są przyjmowane bardzo naturalnie, bardzo zwyczajnie. Często nie tak jak u nas, jak ostatnia deska ratunku, kiedy już lekarz powie, że już ci nic nie da zrobić, to wtedy się szuka szeptuchy. Tam jest tak, że idzie się do lekarza, lekarz zrobi swoją procedurę, przypisuje lekarstwa, a szeptucha, jak się pomodli, nie zaszkodzi. I to niech będzie taka informacja też dla tych, którzy boją się nieznanego. No fajnie jest poznawać nowe tereny i być w otwartości, ale jeżeli ktoś czuje, że nie, to nie jest dla niego historia, to po prostu też poszukać tego kierunku, który jest dla danej osoby ważny, fajny, bezpieczny. I też dodam, teraz mi się przypomniało, że parę lat temu z mamą pojechałam do Odessy, do sanatorium i to było piękne, że obok gabinetów lekarzy, do których ja tam nic wtedy nie miałam kompletnie, był gabinet pana uzdrowiciela, z którym się natychmiast zakumplowałam, bo on mi tam robił różne takie procedury, które harmonizują ciało i to była taka wiedza zdecydowanie poza głównym nurtem medycznym, a uznawana za naturalne wsparcie dla procesu zdrowienia w ukraińskim sanatorium. Piękne to było i naturalne. Teraz naślinić i skasić dużo śliny. Jeszcze. To jest twoja choroba. To
to będziesz musiała wyrzucić, nie zawieźć do domu, po drodze wyrzucić do rzeki. To jest twoje zdrowie. To sobie schowasz gdzieś do bielizny, czy gdzieś tam. Jeżeli będą jakieś kryzysy i tak dalej, można to zapalić. Tutaj ładnie knot się pokazał. Po pół roku, jeżeli nie zużyjesz tego, to albo spalić, albo do pieca. W jakiś sposób to. Dziękuję.